Cześć, Manery, moi drodzy. W tym materiale zapraszam Was na przestawienie zestawu komputerowego za około 10 tysięcy złotych w kolorze białym. Wiem, że prosiliście w poprzednich materiałach o tego typu zestaw, dlatego postarałem się dla Was przygotować takowy właśnie komputer na miesiąc. Załóżmy to marzec oraz kwiecień, z racji, że mamy już praktycznie przełom marca i kwietnia. I myślę, że ten zestaw będzie aktualny w obu tych miesiącach. Lecimy więc do komputera i zaczynamy omawianie, co się składa na ten zestaw komputerowy. Dobrze, moi drodzy, tak więc startujemy i standardowo zaczynamy oczywiście od procesora. Na samym początku, jeszcze zanim zaczniemy omawianie komponentów, to pragnę Wam napomnieć, że wszystkie komponenty znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału wraz z całym koszykiem, więc zachęcam do sprawdzenia opisu. Natomiast teraz już lecimy do procesora. W tym budżecie postawiłem na, moim zdaniem, chyba jeden z najciekawszych procesorów aktualnie na rynku, w szczególności patrząc na jego wycenę, jest to AMD Ryzen 7 7800X3D. Tutaj, szczerze powiedziawszy, no nie ma co zachwalać przesadnie tego procesora, bo każdy, kto chociaż troszeczkę się interesuje komputerami, doskonale wie, że jest to prawdziwy król, jeżeli chodzi o wydajność w grach komputerowych. Mamy tutaj oczywiście jednostkę 8-rdzeniową, 16-wątkową, ale z tym cache'em X3D, znaczy w sumie z tym cache'em 3D, dzięki czemu mamy tutaj aż 104 MB tego cache'u, co daje nam bardzo dużego boosta w grach komputerowych. No i 1649 zł aktualnie ten procesor kosztuje. Fajnie został przeceniony, a dodatkowo tutaj widzę, że możemy coś jeszcze dodatkowo zgarnąć w postaci 130 euro na Steama, zakładając płytę Gigabyte. No, płyta tutaj nie będzie Gigabyte, ale tak czy siak, jeżeli ktoś by chciał z tej promocji skorzystać, to można wziąć płytę Gigabyte wchodzącą w skład tej promocji. I wiecie, o co chodzi. No, nie będę Wam tu tłumaczył. Możecie sobie tak pokombinować, żeby jeszcze 130 eurosów na Steama dostać, a 130 eurosów, no to jest niemała sumka. Dobrze, lecimy więc do płyty głównej. I tutaj miało być biało, więc jest biało. Nie jest to najbardziej opłacalna płyta do 1000 zł, ale jedna z najfajniejszych płyt głównych do 1000 zł właśnie w kolorystyce białej. Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. No powiem Wam szczerze, że ta płyta wygląda obłędnie, tak na dobrą sprawę. No tutaj mamy pełen wypas, jeżeli chodzi o tą płytę. Tutaj nie ma kompromisów, zresztą w serii ROG raczej nigdy nie słynęła z jakichkolwiek kompromisów. Mamy 3M2, mamy tutaj oczywiście też Wi-Fi, bardzo rozbudowaną sekcję zasilania z przepotężnymi radiatorami. Fajne tutaj podświetlenie RGB na samej tej zabudowie panelu wejść. Wydzielone sekcje audio z tym kodekiem najwyższym, Supreme FX. Do tego oczywiście nie mogło zamraknąć wszelakich USB 3.0. No wiecie, no, w tym segmencie cenowym to już jest standard. No i na AM5 nawet można powiedzieć, że takim standardem powoli są te Wi-Fi, bo większość płyt je ma. 999 zł, no nie jest to najtaniej, nie oszukujmy się, ale znowu tutaj mamy jakieś atrakcyjne nagrody od Asusa, możecie wziąć udział. A może się komuś coś uda. Na pewno InPlus tutaj uznaje to fajne takie zwolnienie karty graficznej tym guzikiem. To jest bardzo przydatna funkcja, gdy chcemy w łatwy sposób wypiąć sobie kartę graficzną, a może się z Was komuś przyda właśnie raz na jakiś czas wypiąć taką kartę graficzną i wtedy możemy to w prosty sposób zrobić. Panel wejść jest na bogatości, mamy tutaj oczywiście 8 USB-ków, z czego jedno USB-C, znaczy w sumie 2 USB-C, tak, bo to USB-C drugie tutaj jest przy sekcji audio, rozbudowana dźwiękówka Wi-Fi, 2,5 gigabita LAN-a, mamy też wyjście HDMI oraz DisplayPorta, bo Ryzeny posiadają Integrę, przypominam, no i szczerze powiedziawszy, ta płyta jest po prostu piękna, jeżeli tylko za 1000 zł to jak najbardziej nam tu będzie dzielnie służyć z naszym Ryzenem 7800X3D. Dobrze, lecimy dalej do pamiątek. Pamięci Lexary, no bo nie mogło być inaczej, białe. I ja wiem, tutaj, jeżeli komuś nie zależy aż tak na kolorze samych pamięci, a chcę mieć 100% pewność, że to będzie działało jeszcze bardziej stabilnie, to wziąłbym czarne Lexary 6000CL30. Wiem, 6400C32 też raczej będą działać, ale Ryzeny mają to do siebie, że raczej preferują pamięci do 6000 MHz, a niekoniecznie powyżej, choć też składałem komputer u mnie na kanale, zresztą jak znajdę, to podlinkuję linka w górnym prawym rogu i pokażę Wam materiał właśnie, w którym składałem komputer na Ryzenie 7900X z płytą X670E i bodajże właśnie Lexarami, tylko czarnymi, 6400C32, wszystko działało elegancko. Także nie ma reguły, ale od razu ostrzegam, mówię, jakby co, no to czarne 6000CL30 i będzie 100% pewności. Dalej lecimy do IO. I tutaj
Na chwilę przerwa, dlatego że trzeba będzie się troszeczkę z tego IO wytłumaczyć, chociażby pod kątem takim, iż mamy IO 360, ok, mamy IO podświetlane, ok, wszystko byłoby cacy, no cena jest niska jak za to IO, samo IO na pewno jest mega też wydajne i raczej DeepCoola ostatnio, które miałem do czynienia, były mega, mega ciche i wydajne, więc tutaj bym się o nic nie martwił, ale to IO w naszej obudowie w dość nietypowy sposób wejdzie. Jaka obudowa? O tym za chwilę. Inaczej, padło na LS720, było to jedno z najtańszych IO białych, jeżeli chodzi o ten zestaw komputerowy. Chciałem białe IO, żeby tak fajnie, kompletnie wszystko było białe, dlatego postawiłem na tego DeepCoola. Poza tym są to ostatnie sztuki, więc trzeba chyba się spieszyć z zakupem. Linka, jak coś macie, w opisie. Dobrze, dysk. No i tutaj bez zmian Lexar. Ten kod Lexar 20 działa i faktycznie da się obniżyć cenę tego dysku o 2 dychy, ale trzeba by go wrzucić na osobnym zamówieniu, bo obniżyłem cenę budowy znacząco w stosunku do jej ceny wyjściowej, dlatego wolałem tamten kod wykorzystać, aniżeli ten Lexarowski. 1 terabajt dysku z tego tytułu, że uważam, iż jak ktoś chce, to sobie oczywiście może dopłacić. Poza tym bardzo łatwo możemy rozbudować i no 1 terabajt to jest takie podstawa, to jest taki minimum, no jest tylko dlatego uważam, że właśnie 1 terabajt jest praktycznie nieważne od jakiego budżetu, to jest takie kompletne minimum i na takie pojemności zawsze stawiam. 2 terabajty to już jest życzenie i po prostu chęć posiadania większego dysku na start, a tak mówię, zawsze można na większości płyt głównych w łatwy sposób dołożyć kolejną M2. Lecimy więc dalej do właśnie wcześniej wspomnianej obudowy. Corsair 4000D Airflow biała. I moi drodzy, za 279 zł to jest no po prostu mega okazja jak dla mnie. Obudowa bardzo pojemna, bardzo fajnie też wykonana, o dobrym przepływie powietrza. No i za te 279 zł brzmi jak okazja. Co prawda mamy tylko 2 wentylatory w standardzie, ale nie martwimy się tym właśnie z tego powodu, co wcześniej wspomniałem. Na front nam wejdzie 360. Zresztą tutaj jak patrzyłem, to właśnie na front wejdzie 360, a na górę niestety tylko 280. Szkoda. Pewnie tutaj ten fragment obudowy górny z tym panelem właśnie IO nam przeszkadza, aby tutaj weszła 360, ale nie ma z tym też najmniejszego problemu, żeby tutaj wpakować właśnie tę 360 na front. I ja wiem, że zaraz powiecie, że cholera, czy się karta zmieści. Spokojnie, moi drodzy, oglądajcie do końca, wszystkiego się dowiecie. Tak będę was chwilę w niecierpliwości trzymał. A samobudowa, no też moim zdaniem tutaj jest naprawdę wypasiona, w szczególności jak za te pieniądze. I powiecie, że kurde, komp za 10 tysięcy, a ty próbujesz obudowę za 280 zł? 430, ale że jest promocja, no to z promocji korzystamy. Tak to więc tutaj dzisiaj wyszło. Ok, lecimy do zasilacza. Zasilacze od BeQuieta, PurePower 12850W, raczej niezmienna u mnie już pozycja, jeżeli chodzi o zasilacza ATX30, jeden z najtańszych, jeden z bardzo dobrych zasilaczy od BeQuieta. Uważam mimo wszystko, mimo komentarzy, bo czytam wszystkie komentarze, że jest to naprawdę dobre PSU. I tak, zgodzę się tylko z jednym komentarzem, że kable EPS są zdecydowanie za krótkie, w dużo większych obudowach mógłby być trochę problem. Tutaj nie powinien być. Poza tym problem jak problem. Liczy się elektrycznie, jak wypada zasilacz. A wypada on bardzo dobrze. Jeżeli jest troszeczkę za krótki przewód, w szczególności przewód właśnie do zasilania czy to płyty głównej, czy to do procesora, to można to w fajny sposób nawet sobie skustomizować, kupując, nie wiem, nylonowe przedłużki, tak? I będzie to wyglądać dużo ładniej. No ale mniejsza o to. Lecimy więc dalej do karty graficznej. Tutaj mam dwie propozycje dla was i pierwsza będzie to karta od zielonych. Jest to RTX 4080 Super za 5169 zł wersja od Palita. Tutaj bardzo, bardzo was przestrzegam, żebyście nie brali byle jakiej karty do tego zestawu, bo, tak jak już mówiłem, mamy ciasno, nawet bardzo ciasno. Z tego tytułu, że sama karta ma 329 mm długości. Nasza obudowa pomieści karty do 360 mm długości. Ale co mówiłem na początku? Na front wjeżdża 360, czyli ona nam jeszcze zabierze przestrzeń. Okej, powiecie, to się nie zmieści, nie ma szans. No niekoniecznie. Policzyłem i powinno nam wejść. 4 mm zapasu jest, moi drodzy, ale nie takie rzeczy już składałem i nawet czasami ten milimetr czy dwa pozwalał nam obsadzić dany komponent w danej obudowie.
Więc jest szansa, może nie tyle szansa, jest praktycznie 100% pewność, że to nam się wszystko tutaj pomieści, a będziemy mieć za to mega wydajną kartę graficzną. I o temperatury bym się nie bał, bo ile to iOS frontu będzie nam dawać ciepło do wnętrza naszej obudowy, ale wentylator z frontu naszej obudowy wyląduje na topie, przez co będzie nam wysysać to gorące powietrze, które myślę, że jak znacie troszeczkę fizyki, to gorące powietrze ucieka do góry. Dlatego taka propozycja, a nie inna. No chcąc wymaksymalizować wydajność, tutaj musiało to być tak, a nie inaczej zrobione. Inaczej trzeba by po prostu szukać innej obudowy oraz innego I/O. Pytanie, czy inne I/O by tak dobrze schłodziło ten procesor. Dobrze, propozycja od czerwonych. Safari Radeon RX 7900 XTX mega dobrze potaniały właśnie Radeony. I szczerze, ta karta pewnie będzie bardziej opłacalna od RTX-a. Ale jak doskonale wiecie, większość ludzi raczej gra w gry, które wspierają więcej technologii NVIDIA. Ja wiem, że AMD się zbroi trochę, żeby dogonić NVIDIA pod kątem ich technologii adekwatnej do DLSS-a, natomiast nadal NVIDIA troszeczkę lepiej tutaj wypada i jedyne co jest na minus to to, że jest naprawdę gigantyczna dopłata do NVIDIA, bo tutaj mamy 4589 zł, a ten kosztuje 5100 69 zł, jest to bardzo duża różnica, jest za te około 500 zł, 500-600 w tych granicach możemy sobie no, dużo rzeczy dokupić z naszego PC-ta. No ale dobra, obie karty oczywiście znajdziecie w opisie, w linkach, więc zachęcam do sprawdzenia. I Sapphire Radeon RX 7900 XTX jest no po prostu dobrą kartą. Tutaj nie ma co się oszukiwać, 4589 zł to jest po prostu rewelacyjna cena jak za kartę, która ma 24 GB pamięci VRAM. Dobrze, tak wygląda koszyk, 10112 zł dokładnie, uwzględniając kod Wielkanoc, obniżający nam cenę za obudowę oraz wrzucając droższą kartę, więc jeżeli weźmiecie Radeona, to jeszcze macie pole do popisu, żeby wziąć na przykład płytę główną jakąś na wyższym chociażby chipsecie, tak? Więc tutaj możliwości jest sporo. Moi drodzy, piszcie co wy sądzicie na temat białego zestawu komputerowego na miesiąc marzec-kwiecień w kwocie około 10 tysięcy złotych. Czy są to sensownie wydane pieniądze? Czy byście postawili na AMD, czy na Intela, czy Nvidia, czy Radeon? Wiele niewiadomych, mało odpowiedzi oraz dużo pytań. Okej, jestem bardzo ciekaw waszej opinii na temat tego zestawu komputerowego, natomiast w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli się materiał podobał, standardowo łapa w górę, subskrypcja wraz z dzwonkiem powiadomień, wiecie o co chodzi. Ja się z wami będę żegnał, mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.